Jest mi bardzo miło być we Wrocławiu, szczególnie w tej sali, w której miałem okazję gościć 5 lat temu podczas turnę z Orkiestrą Radiową z Hamburga. Wtedy pamiętam, że mieliśmy kilka koncertów, 3 również w Polsce, jeden w Filharmonii w Warszawie, w Katowicach i w waszej pięknej sali NFM. No, pamiętam, wtedy miałem tylko okazję zrobić krótką próbę, taką balansową. I koncert, więc nie miałem możliwości siedzieć na publiczności i nacieszyć się waszą piękną akustyką, ale wrażenia były super i wielu kolegów z orkiestry, pamiętam, komentowało to jako jedna z naprawdę najlepszych sal, jakich grali, i ja miałem super doświadczenie dyrygując na scenie. Cieszę się wreszcie, że mogę przyjechać na cały tydzień, gdzie od poniedziałku do piątku mam okazję no nie tylko cieszyć się dźwiękiem tej sali i pracą z orkiestrą na scenie, ale mam nadzieję, że jak już trochę poćwiczymy, to będę miał możliwość sobie dłuższych fragmentów posłuchać na sali, żeby wziąć i żeby przygotować się wszystko jak najlepiej do koncertu piątkowego. Także to naprawdę duża przyjemność i frajda dla mnie. Bardzo się cieszę, że jestem w swoim ojczystym kraju po tylu latach nieobecności. Bardzo dobre. Najbardziej ekscytujące w mojej pracy jako dyrygenta jest to, że moją menadżerką jest moja żona i że możemy podróżować cały czas razem. Także w ogóle nie ma tak, że idę do pracy i wracam do domu i tak się rozgranicza praca i reszta życia, tylko ta praca jakoś staje się po prostu życiem, i ponieważ jesteśmy zawsze razem i zawsze chodzimy na wszystkie, Asia zawsze chodzi ze mną na wszystkie próby i na wszystkie koncerty, to po prostu jakoś tak nam się to pięknie stopiło i nie wiem, taki jakiś bardzo ładny flow, taki spokój, bieg naszego życia, jakoś się to wszystko ładnie poukładało i z tego chyba jestem najbardziej szczęśliwy.